Witamy Państwa bardzo serdecznie, już teraz w sposób oficjalny w Nasadowej 3 w Łomży, na kolejnym jubileuszowym, bo 25. spotkaniu autorskim. Pozwólcie Państwo, że jeszcze raz oficjalnie i w internecie, i w radiu powitam księdza Piotra Pawlukiewicza. Szczęść Boże, księże Piotrze, już daję mikrofon. Szczęść Boże Panu, szczęść Boże wszystkim. Witam wszystkich zgromadzonych w studio. Kto z Państwa nie widzi, ile osób jest tutaj zgromadzonych w tym studio, to może sobie wyobrazić, że nie ma tutaj za wiele miejsca. Myślę, że więcej osób może być tylko na stadionie, gdzie o godzinie 18 rozpocznie się mecz Polska-Irlandia Północna. Szanowni Państwo, myślę, że księdza Piotra nie trzeba przedstawiać. Dowodem chociażby na to jest ta wysoka frekwencja. Powiem tylko, że ksiądz Piotr jest znanym i cenionym kaznodzieją, ale też seminaryjnym moderatorem, współautorem audycji radiowych, autorem również książek cieszących się dużą popularnością, a powodem do dzisiejszego spotkania jest książka Katechizm poręczna, w zasadzie książka, która jest pewnym zapisem audycji i pytań od słuchaczy, czy dobrze mówię, księże Piotrze? Teraz ta książka jest wydana z płytą dla tych, co wolą jeździć samochodami i słuchać książek, niż czytać. Także jest płytka CD. No więc właśnie, kto wchodził, to też widział, że ta książka jest również dzisiaj dostępna. Szanowni Państwo, ponieważ no jest też taki czas, jaki jest, więc ustaliliśmy, że to dzisiejsze spotkanie potrwa około godziny. Więc ja zadam kilka pytań, a później Państwu oddam mikrofon i myślę, że ksiądz Piotr się nie obrazi, jeśli pytania będą dotyczyły nie tylko książki i działalności księdza Piotra, ale również kwestii poruszanych w tej książce. Jeśli tylko będę potrafił odpowiedzieć, to oczywiście bardzo chętnie. Czyli pewnie audycja Katechizm poręczny na żywo w Radiu Nadzieja. Reaktywowana. Na jeden wieczór. Tak jest. A kto słucha Radia Nadzieja, czyli rozumiem, że wszyscy obecni i przed radioodbiornikami tutaj w studio, to wie, że u nas też jest audycja Księga, którą ksiądz Piotr też, tu pani mówi, że piękna, więc potwierdzamy wszystko. Kobiety potrafią. No ma. Piękna księga jest, rozumiem. Piękna księga. Piękna audycja dotyczy pięknej księgi. Księże Piotrze, pytanie może nie będzie zbyt odkrywcze, ale czego ludzie dzisiaj szukają najbardziej u duszpasterzy, tych, którzy chcą odpowiadać na ich pytania? Rozwiązania swoich problemów. I to jest, proszę Państwa, trochę niebezpieczne, bo ludzie przychodzą do nas z problemami jakimi przede wszystkim? Mąż, żona, dziecko, syn, córka, depresja, smutek. A tam często Bóg się pojawia tylko jak i ten, który miałby mi pomóc. Ma coś zrobić. Rzadziej ludzie pytają o drogę do nieba. Jakbym się uzdrowił relację z mężem, byłabym bardzo wdzięczna. A co Państwo będziecie... Powiem może tak. Proszę Państwa, w wielu domach króluje pieniądz. Nawet jeśli ktoś z Państwa ma rentę 1500 zł, 2000 i bidę klepie, to króluje pieniądz. O pieniądzu się myśli, o pieniądzu się gada, pieniądza się chce. To jest wielu możliwości. I nikt nie widzi tutaj grzechu. Nie pijaństwo, nie cudzołóstwo, nie kradzież. Tylko czy ten pieniądz, no mało go jest, no. I często ludzie, nie chcąc uzdrowić, mieć związek z mężem, jak połączę z nim gospodarcze siły, to będziemy więcej kasy zarabiać. I może tak być, że ksiądz załatwia ludziom różne sprawy, jak potrafi, jak jest dobrym pedagogiem, psychologiem, duszpasterzem rodzin, ale zanika tutaj sprawa tego, że Jezus po to przyszedł, żebyśmy weszli do Królestwa Niebieskiego. Ktoś powiedział, ludziom się psują zabawki i my księża nieraz te zabawki naprawiamy. I oni się dalej idą bawić w życie. To, co mówię teraz, jeśli chodzi o temat piekła, to w życiu miałem ze 20 rozmów na temat piekła. Jak to strasznie, bez nadziei, bez tak, wybór ludzki. Jedną rozmowę w życiu, jak 31 lat jestem księdzem, było o niebie. Jedna rozmowa była o niebie. Przedfacet powiedział, w niebie będzie genialnie. Nie mogę się nacieszyć. No. Bez grzechu, bez ukrycia, bez rozdwojenia. Także do Jezusa kiedyś przyszli, żeby rozdzielił majątek sprawiedliwie. A Jezus powiedział, kto mnie uczynił od rozdzielenia majątku? Rozdzielenie majątku jest ważne, ale to jest druga rzecz. Pierwsza rzecz, czy w ogóle idzie się do nieba. Był, już nie żyje ksiądz Pereira, Hindus, do którego przyszła para małżeńska i powiedział, uzdrów nas. Więc on, uklęknijcie. Zaczął się nad nimi modlić i nic. Mówi, wypijmy herbatę, pogadajmy, jeszcze raz uklęknijcie. Zaczął się nad nimi modlić, nic, przyjdźcie jutro. Dziwna rzecz, mówi, jakiś opór czuję. Jeszcze raz, w końcu mówi, a gdzie byście ślub brali? A kościelny, a my nie mamy kościelnego ślubu.
A, chcecie, żebym was uzdrowił, tak. A jak was uzdrowię, to co zrobicie? Pójdziemy do domu i co zrobicie? Zjemy kolację i co zrobicie? Pójdziemy do łóżka, będziemy się kochać. Więc to są sprawy skomplikowane, z czym ludzie przychodzą do księdza i po co przychodzą do księdza. Wiecie, dawniej się księża zajmowali. Na rok jubileuszowy w XVIII wieku wydrukowano 120 kazań na temat uprawiania roli. Dla rolników, jak się sieje, jak się zbiera, to tak księża się tym zajmowali. Teraz my księża się musimy pilnować, byśmy się nie stali tylko psychoterapeutami, tylko uzdrowicielami właśnie relacji, emocji, tylko żebyśmy przede wszystkim ludzi prowadzili do Boga i usuwali sprzed ich nóg to, co im przeszkadza, to, co im przeszkadza. Ktoś mówi, a ja cierpię i jest mi źle. No dobrze, to ja spróbuję pozdrowić, ale trzeba się liczyć z tym, że Pan Bóg chce, żebyś jeszcze pocierpiał jeden dzień, bo ci pojutrze chce wielką prawdę otworzyć i chce, żebyś był pokorny w tym momencie. To jest w ogóle temat na oddzielne spotkanie. Ale przede wszystkim przychodzą ze swoimi problemami ludzie. Ze swoimi problemami. To nic dziwnego, ale trzeba tym pokazać, że oni mają większy problem. Wy macie większy problem niż ta choroba. To są na przykład właśnie pieniądze, czy seks, erotyka. Nie jednym małżeństwie może królować seks. I oni mówią, co to robię? To jest moja żona, to jest mój mąż. Mimo, że to jest moja żona, to mój mąż, to w łóżku wszystkiego nie wolno robić. Więc to takie rozszerzenie tego tematu trochę, ale przejdźmy do następnych pytań. To było proste, niech mnie kule biją, co to będzie dalej? No więcej nie mam. Wiecie, proszę Państwa, co to znaczy czuć się niezręcznie? Stać w kolejce do nieba za matką Teresą z Kalkuty. I ona podchodzi tam do okienka i anioł mówi, mogłaś się bardziej postarać. Wtedy ten następny mówi, o kurczę, to ja w ogóle leżę. Mogłeś się lepiej postarać. No właśnie, dzisiejsza Ewangelia też pokazuje pewną taką Bożą ekonomię. Czy Pan Bóg ma taki swój sposób na każdego człowieka? Bo z jednej strony przykazania, Ewangelia, to jest taka metoda, przepraszam za taką może profanowanie dobrej nowiny, jest to metoda hurtowa, to znaczy ona dotyka wszystkich ludzi stworzonych. Natomiast no, z drugiej strony mówimy o takim indywidualnym planie dla każdego. Jak człowiek, który właśnie boryka się z życiem, może znaleźć w tym z jednej strony plan dla siebie, z drugiej strony no, te generalne zasady. Wiesz, powiedzmy sobie od razu, że to nie jest tak, że Pan Bóg ma dla nas plan. Urodzisz się tu, potem będziesz studiował tu spotkać dziewczynę i aniołowie pilnują, żeby ten plan się ziścił. Na przykład idzie dziewczyna i chłopak i mają się spotkać, mają się poznać. On miał się potknąć i wpaść w jej ramiona. Ona przeszła na drugą stronę, aniołowie ją popychają szybko, rozeszli się. No i powołanie niespełnione. Proszę Państwa, to nie jest tak z powołaniem. Powołanie to jest to, jak ja złożyłem święcenia kapłańskie, już ważne, to ja mam powołanie na księdza. Dopiero teraz to mogę powiedzieć po święceniach. Jeśli pani wyszła za mąż za tego pana i wszystko jest sprawnie, to pani powołanie jest to małżeństwo. Na pewno to małżeństwo, żadne inne. A może ja powinna być siostrą zakonu, a może ja powinna być księdzem? Nie, jak jesteś już w związku, Bóg dopuścił, żeby ten związek zaistniał, to jesteś do tego powołany. To trzeba to rozróżnić. Nie pytajcie nigdy Boga, jak on to zrobi, że mi pomoże, że mnie nawróci. Bo to, co ksiądz wspomniał, dla każdego Pan Bóg ma program indywidualny. Proszę zwrócić uwagę, jak Jezus uzdrawiał. Praktycznie nigdy dwa razy tak samo. Tu włożył uszy, tu powiedział, tu poszedł do chorego, a do tamtego chorego w ogóle nawet nie poszedł. Temu kazał się iść obmyć w sadzawce. Po co te cyrki, Panie Jezus? Po co? Jak Żydzi walczyli, mury Jerycha, trąbami rozwalili. Świetny sposób rozwalania murów wroga. Zrobili to kiedyś? Już nigdy więcej tego nie zrobili. Pan Bóg ma dla ciebie taki sposób, że w ogóle nie masz pojęcia, jak to jest wyreżyserowane. No i dlatego trzeba... Słowo jak to jest zakazane do Pana Boga. A jak ty to zrobisz? A jak ty sobie z tym poradzisz? Zostaw to mnie. Powiedziała pani, zaraz sobie przypomnę nazwisko, Jan Paweł II wspomniał, zostawmy Bogu jego tajemnicę. My, szczególnie panowie, chcieliby to rozgryźć na części pierwsze. A jak to? A jak to będzie? A to kiedy? O której godzinie? To będzie? Zostaw Panu Bogu jego tajemnicę. I rzeczywiście program jest indywidualny. Z tym, że panowie i panie, którzy jeździcie samochodami, wiecie, jak się włączy GPS-a i się zrobi głupi ruch, to on mówi, obliczam ponownie trasę. To w niebie często słychać. Pan Bóg nas pchać do dobrego, a my nagle w sobotę łup poszliśmy. No to obliczam ponownie trasę. Ty jesteś w takim stanie, że mówisz do kota idącego po dywanie, nie tup, tak? A Pan Bóg oblicza trasę nową. Dzisiaj mecz, księże Piotrze. Po tym meczu też może być tak, że niektórzy powiedzą jedno słowo za dużo albo coś więcej. I Pan Bóg jutro też może nową trasę wytyczyć. No różnie może być z meczami. Ktoś zauważył jedną rzecz ciekawą. To wiecie, Państwo, teraz się dużo mówi w kościele o duszpasterstwie facetów, mężczyzn. Rzeczywiście coś się dzieje. Ja pamiętam z dzieciństwa,
że zdarzało się widzieć pijanego, przepraszam, pijanego mówię, płaczącego sportowca, który zawalił sprawę jakoś. No, upadł na stadionie, złamaną nogę, coś płakał. A teraz się zdarza, że jak mecz przegrany, to cała jedenastka płacze. Wszyscy płaczą. Coś się z tymi facetami dzieje. A mecz jest dobry, chociaż też z tego Boga nie można robić, chociaż się chce. Ja tylko piłkarzom mam wdzięczny, jestem za to, że proszę zwrócić uwagę, jak daj Boże, że Polska dzisiaj zdobędzie bramkę, jedną albo dwie albo trzy, jak się piłkarze cieszą. Siedzą, oni siedzą tak pół piętra niżej, prawda, za takim zagłębieniu. Jak jest brama, to lecą tak, 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 życie, rozumiecie? Życie. Oni są, ja chcę być wielki, tak na wam. Bo jestem zwycięzcą. Ja to porównuję z naszą radością w kościele. Aleluja, aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Radujcie się, no. Kochacie Jezusa? Aha. Pamiętacie, kto z Państwa jest kibicem sportowym, jak był mecz, Widzew grał z jakąś skandynawską drużyną i ten krzyczał do telewizora: Panie Turku, kończ pan mecz, już 93. minuta, kończ pan mecz. To jest życie. A my tak stoimy w tym kościele, boimy się, że jak ktoś klaśnie, to się przestraszymy i wybiegniemy przez drzwi. To strasznie nam brakuje tej pewności, takiej swobody, takiej dobrej swobody. Mój kolega opowiadał, że zachodził w Nowym Jorku do kościoła, taki w zwykły dzień powszedni, 5 babek siedziało, jakiś policjant, taki student, i ksiądz mówił: Alleluja! A babki: Alleluja! I to była radość. To myśmy powiedzieli sobie cześć po swojemu. Więc mecze należy oglądać. My nie potrafimy śpiewać. Proszę Państwa, jak był Legia zdobyła Mistrzostwo Polski i przyszło 30-40 tysięcy na Stare Miasto ludzi, w 90% chłopaków, i zaśpiewali Sceno Warszawy Niemena, to mury drżały, a ludzie mieli łzy w oczach. 30 tysięcy ludzi jak śpiewa, to nie tam żadne kolumny, wzmacniacze, to w ogóle nie to jest to. Kiedy my tak zaśpiewamy Bogu Rodzice? Ja w seminarium, nas było 300, kaplica była nieduża i śpiewaliśmy Bogu Rodzice, to ja szukałem miecza, gdzie jest miecz. Jak chłopy, 300 chłopa dobrze odkarmionych w niedzielę u ciotki na obiedzie, jak walnęło Bogu Rodzice, to było to. No właśnie, to jest pewien taki problem, być może, nie wiem jak ksiądz na to patrzy, ale w procesie ewangelizacji, w tych działaniach ewangelizacyjnych, jest taki pewien moment rozmiękczania, to znaczy, to przynajmniej jest moja obserwacja, że... Tutaj jest mała dygresja. Kilka miesięcy temu, kiedy, nie wiem, ja zupełnie się słabo znam na sporcie, ale wiem, że przed jakimś meczem, bodajże polscy siatkarze czy piłkarze ręczni, był taki film w internecie, krążył, że któryś tam powiedział, no ale ten ich szef mówi, że no teraz wszystko zależy od Matki Bożej, więc panowie uklęknijmy, i panowie uklęknęli i takim męskim chórem walnęli Zdrowaś Maryjo, przyklęknąwszy wszyscy rękę drugiemu na ramieniu położył. No i to zrobiło wielką karierę w internecie, bo pokazało, że ta religijność facetów, mówię specjalnie facetów, jest dużo bardziej przemawiająca, a z drugiej strony w tych wszystkich działaniach ewangelizacyjnych mówimy, no Jezus cię kocha, otwórz mu swoje serce, bądź takim dobrym misiem. No właśnie, to którędy droga w takim razie dla mężczyzn? Proszę Państwa, nie tylko, że jest efektowna, faceci jak się modlą, to się modlą, ale jest skuteczna. Jeśli kobieta żyje w rodzinie niewierzącej, rodzina jest cała niewierząca i nawróci się kobieta, to pociąga resztę rodziny w 13% przypadku. Jeśli się nawróci facet, pociąga resztę rodziny w 93% przypadków. Żona przyjmuje jego światopogląd. On nie od razu, to po pewnym czasie. Księża wszyscy zauważają, jak dzieci przyjdą z ojcem do kościoła, są inne na przykład niż tylko przyjdą z mamą albo przyjdą same. Tata już ma na niego oko. Już tam się nie da. Więc od religijności ojców bardzo mnóstwo zależy. Bywa tak, jak mój kolega jechał samochodem, zabrał autostopowicza, on był mój kolega ksiądz, bez sutanny. Ten nadawał na tą politykę strasznie, na polityków. Dojechali do Warszawy, mówi, to dziękuję panu, ile jestem winien. No nic pan nie płaci, jestem księdzem, to niech pan za mnie pomodli. Pan jest księdzem, ale tak przeklinałem. No niech pan trochę mnie przeklina. Dobrze, będę mieć, ale niech pan się za mnie pomodli, różaniec niech pan odmówi. Ależ oczywiście, proszę księdza, nie ma sprawy, że ona odmówi. Dla niego facet z różańcem to jest jakaś pomyłka. Najtwardszym facetem świata w XX wieku był Jan Paweł II. Ja mógłbym na ten temat dużo mówić. I miał jeden karabin maszynowy, różaniec. Matka Teresa z Kalkuty, kiedy się zatrzymali, ma pani broń? Mam. A jaki pani ma broń? Karabin. Ja, to pani pokaże, ona wyciągnęła różaniec. Więc od rodziców, szczególnie od religijności ojca, zależy cała religijność rodziny. Ja też powiem jedno zdanie, tak żartobliwie. Proszę, drogie panie, mam nadzieję, że macie poczucie humoru. Dziecko konotuje tak.
Tata jest od spraw ważnych. Mama mało ważne. Mama to te majtki, tam kapcie, kanapka z serem. A jak się kupuje kino domowe, to idzie tata. Jak się kupuje brykę, to tata idzie na giełdę. Jak coś walnie pod maską, to tata otwiera. Nieraz nic nie wie, o co chodzi, ale mówi, o tak, to wiem wszystko. Bo panowie, trzeba dobrą minę do złej gry robić nieraz. Ale dla dziecka jest to właśnie tata. Ale z drugiej strony odwrotnie. Są dzieci, które mówią, nie mogę się doczekać, jak będę dorosły, to tak jak tata, nie będę musiał chodzić do kościoła. I wtedy mama jest bezsilna. Ojciec kupi synów od razu. On sobie postawi piwo, oni sobie soczek postawią i oglądają telewizję. Więc duszpasterstwo mężczyzn jest... Czego się faceci boją? Faceci się boją, że kościół im zabierze siłę, seks i śmiech. Siła, seks i śmiech. To są dla facetów bardzo ważne rzeczy. Są faceci, którzy mówią, ochrzczę dziecko, ale na ministranta nie pozwolę, żeby poszło. A wy dlaczego pan nie pozwoli? Żeby mi latał w takiej haleczce jakiejś, kurde, nie wiadomo, przy ołtarzu, nie wiadomo co to. Jakby, chyba, że garnitur założy. Krawat, to wtedy będzie się przy ołtarzu prezentował. Kiedyś opowiadano mi świetną historię. Polskie małżeństwo pojechało do Rzymu, zwiedzali pielgrzymka, zwiedzali te bazyliki, wieczorem kolacja, wino, spaghetti, trochę w głowie zaszumiało. Przyjechali do domu rekolekcyjnego prowadzonego przez siostry. Położyli się do łóżka, zaczynali się przytulać, a nad łóżkiem wisi obraz Jezusa, taki pod kątem. Jezus ma koronę cierniową, tak trzyma palcem, a drugą pokazuje na łóżko. Oni się od siebie odsunęli, dwa tygodnie się nie dotknęli. Ja mówię, jesteście katolickim małżeństwem? Tak, no trzeba się kochać, przecież to Jezus wymyślił. Jezus umarł za to, żebyśmy mieli czysty seks, czystą miłość małżeńską i tak dalej. No więc właśnie to... Jeszcze jeden facet mi kiedyś powiedział, proszę księdza, byłem na spotkaniu grupy modlitewnej. Kazali mi robić dwie najstraszniejsze rzeczy na świecie. Ja mówię, panie, na spotkaniu grupy modlitewnej najstraszniejsze rzeczy? Proszę księdza, kazali mi trzymać łapę drugiego faceta w mojej łapie. Spocona moja ręka w spoconej ręku faceta. I co jeszcze? I kazali się otwierać. Niech się pan otworzy, proszę, najlepiej o seksie niech pan powie, jak się tam z żoną nie układa coś. Więcej tam nie pójdę. Ja mówię, dobrze, niech pan nie chodzi, to nie dla pana, są inne wspólnoty. Także seks facetów, tylko pamiętajcie, ta religijność jest inna niż kobiet. Dlaczego kobiety kochają Kościół? Oczywiście dlatego, że kochają Pana Boga, ale jeszcze są inne takie drobne, ziemskie argumenty. Nareszcie przez cały tydzień myślę o tym, mogę założyć futro. Albo nową garsonkę. W kościele, kto jest przy ołtarzu? Dzieci. Jakie fajne dzieci, taki widok, ktoś tam się mylił z tą lampką, nie wiedział. Kwiaty. Pieśni o czym są? Mój miły, mój przyjdź, bądź blisko, weź mnie, osłoń. No jeszcze jak się ksiądz przystojny trafi, to jest na co popatrzeć. A faceci stoją, patrzą, rusztowania, żeby jakieś były w tym kościele. Żeby jakiś remont był w tym kościele, żeby coś się działo w tym kościele, a to nic się nie dzieje. I to jest problem. Proszę Państwa, ksiądz jeden w Stanach powiedział tak. Kończymy rekolekcję, jest godzina 21. Na 7 rano potrzebuje 700 płytek skopiowanych. Panowie, dacie radę? No, z 5 miałby 700 płytek zrobiony. Tak stukali na tych komputerach, jedną za drugą. Konkret, robota. Co mam zrobić dla Pana Boga? Kobieta jest bardziej kontemplatywna. Kobieta przyciąga swoim pięknem. Facet musi, żeby coś zrobić, to musi to zbudować. A to jest temat rzeka w ogóle. Piękny temat. Kiedyś kolega mojego taty opowiadał historię, jak to, no nie historię, świadectwo dał swojej wiary i pobożności, jak powiedział, że mam w domu żonę i dwie córki i teściową, więc on w niedzielę chętnie chodzi do kościoła, bo buduje dom akurat i mówi, jak ja sobie w kościele usiądę, to przez godzinę przynajmniej pomyślę, jak drzwi obsadzić, jak tam te płytki przykleić, a w domu to nie da rady, bo to tak albo dzieci, albo żona, albo teściowa, każda coś mówi. Coś w tym jest, że Pan Bóg ma swoją drogę, ale też że facet tych rusztowań trochę również w życiu duchowym i tych wyzwań, po których się musi wspinać, potrzebuje. Jak ksiądz Piotr Pawlukiewicz mieści w swoim spojrzeniu na papiestwo papieża Franciszka? Nie jest to pytanie złośliwe czy ironiczne. Na początku on wszystkich zaskoczył swoją postawą. No, czytałem te argumenty, że tam mieszkanie w hotelu drożej kosztuje niż gdyby mieszkał w apartamentach swoich, że to jest popis, który... A teraz przyznam szczerze, że nie śledzę tego jakoś. Gdyby mi ktoś powiedział, że papież Franciszek idealnie naśladuje poprzednika swojego i jeszcze poprzedników, to bym się zaniepokoił. Coś się musi stać z Kościołem, bo już się stało z Kościołem coś, że Europa się tak odwróciła od Kościoła, od Chrystusa, zawstydziła się, wyrzekła się i postawiła na eutanazję i te wszystkie inne historie, o których słyszymy. Więc no on próbuje, szuka. No, pochodzi z Ameryki Północnej, to jest trochę inna mentalność niż nasza. Ale
No poddajmy mu jeszcze szansę. No, no, tak powiem dumnie, co to taki księżulo w Łomży siedzi i papieżowi daje szansę, nie? Ale, no to... ale módlmy się za niego, wspierajmy jego modlitwą. Na pewno potrzeba, bo jest dla Kościoła jest trudna szansa. W internecie, wiecie, w internecie się różne rzeczy pokazują, ale parę poważnych nazwisk pojawiło się przy temacie, że niedługo nadejdzie trzecia wojna światowa. Mówią, że państwa są tak zadłużone, że nie ma mowy o spłacaniu, a arsenały są pełne broni. Tylko strzelać. Więc może Matka Boża jeszcze tą lufę potrafi odwrócić, żeby się do tego nie doszło. No właśnie, pytanie jest nie bez przyczyny o papieża Franciszka, bo niewątpliwie hasłem pontyfikatu jest i fundamentem też tego pontyfikatu, co powiedział bardzo ciekawie, zresztą nie tylko on, podczas tydzień temu tutaj obchodziliśmy 25-lecie obecności Jana Pawła II w Łomży, w pielgrzymki, i to był Andrea Tornielli, który, na promocji którego to książki, Roberto Benigni, taki włoski znany, tak, prawda, aktor, powiedział w sposób bardzo komiczny, ale powiedział to, że fundamentem, jakby źródłem, bazą, fundamentem jest słowo miłosierdzie całego pontyfikatu Franciszka. No i w tym kontekście, o którym żeśmy mówili, o tego kościoła trochę dla twardzieli, trochę kościoła z wyzwaniami, ten motyw miłosierdzia jest dzisiaj bardzo, bardzo mocny, a on, nie ukrywajmy, w takiej wierze codziennej trochę nam się kojarzy z byciem Pana Boga, stawia na takiej pozycji Boga, no nie chcę powiedzieć mięczaka, bo bym powiedział za dużo jako ksiądz. No bardzo mi się podoba koncepcja, która mówi, kiedy Judasz postanowił zdradzić Jezusa, ostatecznie, kiedy podrazał, jak zobaczył, jak obmywa nogi apostołom. On myślał, że przyjdzie Mesjasz, miecz będzie miał taki wielki, zanim tysiące, a tu Jezus jakąś szmatkę bierze i nogi myje. No. Nogi myje. A no mył nogi, pokazywał tym swoją potęgę. Swoją potęgę właśnie. To jest potęga Boga, że on potrafi przebaczyć, chociaż ma wszystkie akty oskarżenia spisane na każdego z nas przez diabła. Diabeł mu tylko podsuwa kolejny akt oskarżenia po naszym dniu życia. Dlatego miłosierdzie jest rzeczywiście ważne. To jest, najtrudniej jest ludziom uwierzyć właśnie w to, że ich Jezus kocha. Wierzą, że jak przyjdzie jakiś artysta, kocham was, o, kochamy ciebie. Proszę Państwa, z miłości do ludzi, to. A Jezus oddał za nas życie, jest obecny w sakramentach i tak nam trudno go pokochać. Tak trudno. Więc trzeba pokazywać Jezusa prawdziwy obraz, bo niektórzy ludzie noszą straszny obraz Jezusa w sercu. Skojarzenia z Ojcem, Bogiem Ojca, odczytujemy przez naszego Ojca, boimy się tych wszystkich jakichś tekstów no, złorzeczących, to trzeba umiejętnie czytać Biblię, żeby nie wpaść w jakiś błędny obraz Stwórcy. To chyba tyle na ten temat. No. Zapraszam w takim razie, jeśli ktoś z Państwa ma pytanie. Pytania mogą dotyczyć właśnie nie tylko ja książki. Ja powiem o książkę wstępnie, bo tak na razie żeśmy jej nie zauważyli, a to jest główna bohaterka po programu. Proszę Państwa, ja o audycji katechizm poręczny marzyłem już, jak byłem na religii. Ja miałem katechizm poręczny już na religii, jak byłem chłopcem. Ustawiłem sobie to tak. Tu dwóch chłopaków, tu dwie dziewczyny, tu dwóch chłopaków. Zapytaj księdza, dlaczego Pan Bóg nie zabije diabła. Zapytaj księdza, ile zarabia. Zapytaj. I oni byli moim katechizmem poręcznym. Ja zdawałem pytania, oni je nagłaśniali i ksiądz odpowiadał na pytania. I potem pomyślałem, że to trochę takie było nieuczciwe, i żeby zrobić audycję, gdzie odpowiada ksiądz na pytania. Są takie książki, ale ja zauważyłem, co z ludzie potwierdzali. Pożyczałem i oddawali, mówili, proszę księdza, trochę to za trudne dla mnie. Jak jakiś teolog się dorwał. Ja nie jestem teologiem, więc prostym się językiem staram posługiwać. I powiedziałem, pytamy o wszystko, jak coś nie będę wiedział, to nie odpowiem, jak będę wiedział, to będę się starał. Dał mi Pan Bóg trochę daru fantazji i kojarzenia obrazów, tworzenia obrazów i to wykorzystałem, żeby te rzeczy nadprzyrodzone, niewidzialne przenieść na ziemię i żebyśmy jakoś je po części zrozumieli. Ale pamiętajcie o powiedzeniu, jeśli coś zrozumieliśmy z Pana Boga, to już nie jest Pan Bóg, bo to znaczy, że jak zrozumiałem, to nie, Pana Boga się nie zrozumie. Dlatego mi się podoba ta koncepcja, że jest napisane w Apokalipsie, że jak Pan Bóg pokaże ludziom niebo, to na pół godziny zapadnie cisza, bo ludzie zrobią jak to młodzież mówi, kopara. Tak się zdziwią, jak piękne jest niebo. Że ja sobie wyobrażałem tam cuda niewidy, a to były to dopiero były cuda niewidy. No więc taka książeczka powstała. Jeśli Pan Bóg pozwoli, to powstanie ich, ja myślę, że jeszcze z 3-4, bo tych materiałów Radio Józef na szczęście wszystko nagrywało. Te audycje i chciałem, żeby takie właśnie w prostych punktach, w proste odpowiedzi. Bardzo często, kiedy się komuś mówi, to reakcja jest taka, a czemu księża o tym nie mówią? Tak ksiądz fajnie powiedział, dlaczego inni księża tego nie mówią? Sprawdzała pani? Na Podkarpaciu pani była już? No, nie mówią księża, tylko
ludzie właśnie chcą prostego języka, prostych przykładów. Wiecie, jest to taka wielka frajda, jak siedzi rodzina, dziadek, syn, jeszcze i Kajtek mały, ja powiem jakiś przykład i oni wszyscy... Nie wiem, ja zaraz jestem mniejszym zwolennikiem podziału na kazania dla dzieci i dla dorosłych. Dobry kaznodzieja to jest jak ten, co wymyślił Szreka. Dzieciaki się śmieją z jednego, a rodzice się śmieją z drugiego, a oglądają ten sam film. Oglądają ten sam film. Jak jest dobry przykład, to i ludzie zapamiętają, młodsi, starsi, jak jest konstrukcja jakaś taka prosta. Natomiast jeśli się zdarzy, jak to my mówimy, zastosowanie metody na kazaniu, czy w ogóle na wykładzie, czy na katechezie, brnięcie w niejasność celem wywołania poczucia głębi. Zapamiętajcie, brnięcie w niejasność celem wywołania poczucia głębi, to jest źle. To jest źle. To mi się przypomina od razu z anegdotą, że wisi facet nad gałęzi, nad przepaścią, idzie drugi i mówi, o, wisi na gałęzi, zaraz spadnie. A ten mówi, pan to jest chyba księdzem. A skąd pan wie? Bo mówi pan rzeczy oczywiste, z których nic nie wynika. Bardzo lubię te kawałki te klerykalne, bo tak robią wyrachunek sumienia. No. To prawda, to najlepiej się śmiać z siebie i ze swoich kolegów z branży. Jeden święty mówił, nie mówcie, że nie umiecie się śmiać z siebie. Nie mówcie mi o ludziach, którzy nie potrafią śmiać się z siebie. Nie są poważni. Bardzo proszę. Dominik ze Strojenki. Ja mam takie pytanie do księdza. Tu ksiądz Tomek mówił o ewangelizacji, a ksiądz mówił o roli kapłanów w ewangelizacji, o usuwaniu tych przeszkód, które mają prowadzić nas do nieba, do zbawienia. Natomiast my wszyscy świeccy, a większość tu nas jest świeckich, też takie zadanie otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym. I chciałem spytać, jak ksiądz widzi naszą rolę w prowadzeniu naszych bliskich w rodzinach, ale też i innych do nieba. Wasza rola pierwsza polega na głoszeniu Ewangelii poprzez wypełnianie tak zwanej misji humanizacji świata. Żeby świat był lepszy, relacje między ludźmi były lepsze, było więcej prawdy w mediach, było to czystsze, bardziej oczywiste. Nasza rola to jest przewodniczenie liturgii, nasza rola to jest towarzyszenie duchowe ludziom, ale naszą rolą nie jest pójście do banku księży, czy zasiądnięcie w samorządzie jakimś, żeby coś robić. To już wy się zajmiecie tą strefą. Sakralizowanie relacji tego, co jest ziemskie, żeby czynić to jak najbardziej Boże i takie, żeby pomagało ludziom wejść do Królestwa Niebieskiego. Tak można powiedzieć najogólniej. Oczywiście świeccy też mamy w pewnych sytuacjach prawo ogłoszenia konferencji. Homilii to nie wiem, bo homilia zawsze jest w liturgii. Ale mają prawo mówić. Kiedyś jeden z księży profesorów powiedział do nas na wykładzie, proszę księży, nie można powiedzieć długiej konferencji bez konspektu. Trzeba mieć przygotowany konspekt, żeby się nie pogubić. A jeden stał mi, proszę księdza, moja mama mówi długie konferencje bez konspektu i z przykładami. I się nie powtarza. Ale to nie rola, żebyśmy my się pozamieniali. Można księdzu zwrócić uwagę, to kazanie trochę ksiądz tam przesadził, trochę tam co, oczywiście, ale nie, że ksiądz z ambony zejdzie, a jakiś świecki wejdzie. Można wziąć świeckiego jako takiego ilustratora, na przykład misjonarza świeckiego, zaprosić na ambonę na kazanie i z nim rozmawiać. Tylko dokumenty mówią, każdy ma cały czas wiedzieć, kto tu jest pierwszym kaznodzieją, nie, że ten misjonarz, ksiądz zejdzie, a misjonarza zostawi świeckiego. Oj, wasza robota jest wielka, dlatego że na nas księży ludzie patrzą jako na wykonujących zawód i ksiądz tak mówi, bo musi ksiądz mówić. Bo ksiądz to biskup każe, bo ksiądz dostaje pieniążki. Jakby ksiądz zaczął mówić jakąś herezję, to by księdza wygonili z parafii. Natomiast wy świeccy, jak się zaangażujecie w duszpasterstwo, nic z tego nie macie, żadnej kasy z tego nie macie. Wy to robicie albo dla Pana Boga, albo w ogóle tego nie robicie. Jesteście często bardziej autentyczni od nas. Ja się spotkałem z tylu świeckich, bardziej pobożnych ode mnie, że wstyd mi było. Ja mówię, idziemy na lody. Może anioła pańskiego odmówimy. No, oczywiście, jasne. To miałem na myśli, nie? To miałem na myśli. To jest naprawdę... I coraz... Proszę Państwa, na 10 telefonów, które dostaję w sprawie, żeby gdzieś pojechać na rekolekcję, 7-8 to już jest świeccy rozmawiają. Ja dzwonię z upoważnienia księdza proboszcza. Dzisiaj jak jechałem, to w imieniu Loretanek dzwonił taki miły, uroczy chłopak do mnie, kierowca. Dzisiaj też od świeckich będziemy takie zaproszenie do księdza kierować. No więc właśnie dlatego jestem coraz bardziej zachwycony, jak świeccy to profesjonalnie robią. Czują lusa, bronią kościoła, kiedy trzeba zwrócą nam uwagę. Może przesadnie, ale to zawsze można wyregulować. No i już minęły te czasy, że owieczki tylko chodziły, jak proszę powiedział, teraz wam błogosławię, żyjcie porządnie i zgłoście się za tydzień na następne błogosławieństwo.
jeden z księży w Warszawie, jak święcił domy, to mówił, proszę pamiętać, błogosławieństwo mieszkań jest ważne do 31 grudnia bieżącego roku. To jest ksiądz, który się w Sławie wiedzie w czym, że jak papież jechał z Radzymina i zatrzymał się nagle w Warszawie, przy wjeździe do Warszawy, ludzie tak zbaranieli, bo to nie było w planie, i ten ksiądz tak zbaraniał, że Ojcze Święty wyjął i dał papieżowi obrazek z papieżem. Ale trzeba mieć swoją tożsamość i się nie zamieniać. Nieraz jak przyjdzie taki pan z ładną żoną, proszę księdza, godziny mszy są źle ustawione. Mikrofon nieczynny, poza tym do organizacji śpiewa. Tu trzeba by zrobić to, ja mówię, panie, pan ma widzę opracowany cały plan dusz pasterski dla parafii. To pan się zajmie parafią, a ja bym z pana żoną też byśmy spróbowali ubogacić się wewnętrznie. On, co ksiądz chce od mojej żony? Ja mówię, przepraszam, kiedy pani była ostatni raz z mężem na dancingu? Ojej, przecież nie pamiętam. A kiedy pani kupiła jakąś kreację? O, nie pamiętam. To panie, zajmij się pan swoją żoną, ja parafią się zajmę, dobra? Bo wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Bardzo proszę, już bez, tutaj tu jest pani. Niedawno z relacji swojej koleżanki usłyszałam, że niedawno ksiądz Piotr powiedział takie stwierdzenie, że nie powinni się modlić ci, którzy nie potrafią czekać. Tak. Czy mogłabym prosić o komentarz do tego, ponieważ myślę, że to jest wyrwane z jakiegoś kontekstu, którego ja nie znałam. Ja też to mam wyrwane z tekstu, bo gdzieś to był jakiś taki cytat. Proszę Państwa, no, modlitwa nie zmienia Pana Boga. Kogo zmienia modlitwa? Nas zmienia modlitwa. I Pan Bóg chce, żebyśmy się nieraz długo modlili, żeby to nas bardziej zmienić. Były dwie królowe, król miał dwie królowe. Jedna była piękna, druga była mało piękna. Przychodziła ta mało piękna i mówiła, chcę na suknię. Masz na suknię iść. Przychodziła ta piękna, chcę na suknię. A po co ci ta suknia? A jaka suknia? Chciał z nią być, chciał z nią rozmawiać. Pan Bóg każe nam nieraz czekać, żebyśmy o nim myśleli, żebyśmy o nim pamiętali. Proszę Państwa, gdybyśmy tak od razu na pstryka dostawali wszystko, to nasza pomożność była zrujnowana. Powiem Państwu przykład sprzed 3 tygodni. Jak Bozie kocham, tak było. Zginęła mi płyta z katechizmem poręcznym, druga część. Szukam. Ja mam w domu 300 płyt. Mówię, muszę zajrzeć do każdej płyty, czy nie włożyłem przez pomyłkę. I otwieram te płyty, i otwieram te płyty. I tak mówię, święty Antoni, czy ty jeszcze funkcjonujesz? Otwieram, jest płyta. Ja oczywiście się zachowałem po chamsku, powiedziałem, a druga gdzie? Bo mi dwie zginęły. Chciałem korzystać z dobrej koniunktury. Drugiej nie znalazłem jeszcze, ale może znajdę. Ale my gdybyśmy wszystko brali, proszę Państwa, gdybyśmy wszystko brali od Pana Boga od razu, trzeba czekać. Czekać i pozostawiać Mu wolność, że On to zrobi inaczej. Proszę Państwa, Pan Bóg ma takie pomysły, jak w tej anegdocie. Małżeństwo, 60 lat mają, 25 lat po ślubie, przychodzi anioł, mówi, macie jubileusze, urodzenia i ślubu, pięknie żyjecie, Panu Bogu się podobacie, więc dostaniecie nagrodę. Co Pan chce za nagrodę? Co Pani chce? Ona mówi, ja chcę podróż dookoła świata. No to świetnie, anioł wyjął już bilety, rezerwowane hotele, ma pani podróż dookoła świata. Dla pana też już mam hotele i bilety, a on mówi, a ja nie chcę dookoła świata. Tak, a co pan chce na 60-lecie? Chciałbym mieć żonę 30 lat młodszą. To anioł go dotknął i facet miał 90 lat. Wpadł ktoś z państwa na to? Ja bym, nie, może wpadł, może bym nie wpadł. Wszystko się zgadzało. Więc Pan Bóg ma taką zaskoczkę. I jeszcze jedna rzecz. Proszę Państwa, my narzekamy często na dyrektora w pracy, na męża, na żonę, na dziecko, na księdza. Pan Bóg nam daje naprawdę takich ludzi trudnych, żeby nas przemielić. Dla niejednej kobiety, która jest egoistką, czy faceta, która jest egoistą, która jest cwaniakiem, coś, gdyby dostał taką kobietę, tak, kochanie, ale rzeczywiście, kochanie, już biegnę ci prać skarpetki, kochanie, to by go zniszczyło, więc dostał taką babę, że mu daje nieraz popalić nieźle. Ale to go zastanawia, że ona jest inteligentna, bystra, wychwytuje jego błędy, nie daje się nabrać. Facet jest takim stworzeniem, które dorobi świństwo do każdej ideologii. I nieraz kobiety się na to dają nabrać, ale nieraz nie są tak bystre, że nie dadzą się nabrać. Więc dostajemy ludzi trudnych. Proszę Państwa, ludzie myślą, że ksiądz to ma fajnie tak z ludźmi gadał o ich życiu, o ich problemach. Jak już się słyszy 17 lat, proszę księdza, Kazik mnie rzucił, że Władek schodził z Beatą, Beata zostawia go dla Zenka. Zenek poszedł, to już łeb nie boli, pęka mu się położył na chwilę. Ale siedź tu i słuchaj tej dziewczyny. Jeśli człowiek, który naprzeciwko ciebie stoi, nie widzisz go z całą jego historią, nie widzisz jego bogactwa, to daj mu spokój.
Nieraz taka babinka idzie w konfesjonalny do spowiedzi, mówi tak, ja to drepczę, co ta babcia tam wie, co ona ma za życie, jak zacznie się spowiadać, kurczę, to w przepaści duchowe, takie w sensie pozytywnym. Dlatego dostajemy ludzi trudnych. Dostajemy ludzi trudnych, żebyśmy się nauczyli kochać. Nauczyli kochać. Bardzo proszę. Żeby to były rekolekcje dla dziewcząt, to wiedział, jakie były pytania. Czy wolno się całować? Jak ksiądz otworzył swoje powołanie? Ile ksiądz ma guzików w sutannie? Dyżurne pytania. To jak nie ma, to ja wezmę i zadam jakieś pytania. To może ja. Bardzo proszę. Wiesław z Łomży. Księże Piotrze, teraz tak na poważnie, bo tak zainspirowało mnie to stwierdzenie. To dlaczego Pan Bóg nie zabije szatana, diabła? Tylko proszę mi nie mówić, że próbuję rozebrać teraz Pana Boga na czynniki pierwsze. Nie, to jest pytanie sensowne. Gdyby nas zabił... Proszę Pana, każdy został w akcie stworzenia wpuszczony na ziemię. Ci aktorzy zostali wpuszczeni na ziemię. Aniołowie i ludzie w akcie stworzenia, bo aniołowie też są stworzeni. I Pan powiedział, macie tam ileś lat, ja to upraszczam sprawę. Ja będę trochę ingerował, ale nie naruszał waszej wolności. Ale gwarantuję wam, że dokonacie wszyscy wyboru. I szatan wybiera, dokonuje wyboru poza czasem i on już dokonał wyboru. Przecież my dokonujemy wyboru przez 80 lat. 90. Dobro, zło. No i z jakimś tam sercem uformowanym go lepiej lub gorzej stajemy na sądzie ostatecznym. Anioł i wszyscy aniołowie w ułamku sekundy dokonali wyboru. Oni nie mieli na to czasu. I już wybrali piekło i chcą być w piekle. Pamiętajcie, każdy, kto jest w piekle, chce w nim być. To jest szokująca rzecz, ja to odkryłem po latach. To nie jest tak, że Pan Bóg mówi do piekła. Nie, Panie Boże, ja nie chcę do piekła. Do piekła. Nie. W piekle klamki są od środka. My się zamykamy w piekle. Dam Panu przykład. Pamiętacie Państwo, czy z Waszymi dziećmi, czy sami byliśmy tacy, coś nam rozrabiali, ojciec mówi do kąta. No to myśmy szli do kąta, stawaliśmy. Ale mama tam z sercem była, chodź już tutaj ty, winowajco, nie pójdę. Chodź, kakałko, mam, zaraz będziemy pili ciasto jedli, nie pójdę. No chodź tu, źle ci w tym kącie, źle, no to chodź, nie pójdę. On ma w sercu małe piekło, on by chciał z tym mamą usiąść do tego kakałka, przytulić się do mamy, ale kurde, nie może. Proszę Państwa, ilu jest takich ludzi, że gdyby wykonali telefon do brata, to ich życie by się stało wiosną. Cześć Rysiek, no przepraszam, wtedy przegiąłem bardzo, no. Słuchaj, jakbyś zadzwonił, to brat by się ucieszył, ucieszyłby się. I ty byś się ucieszył, o, ja bym się ucieszył. I byście wam było dobrze, byłoby wam dobrze. Byście żyli swobodnie, tak. I byście się odwiedzili na święta, tak. To zadzwoń, nie. To jest zniewolenie. To jest zniewolenie. Szatan wybrał już. On nienawidzi Chrystusa, nienawidzi Boga. Wybrał nienawiść. A ma gwarancję, że ta scena będzie, to przedstawienie się będzie toczyło do końca. Pan Bóg dał wszystkim gwarancję. Proszę Państwa, zaskoczę was jeszcze jednym powiedzeniem. Hitler wypełnił wolę Boga. Myślę, jak to? Co? Wolą Boga było święcić? Nie. Każdy z nas ma jedną rzecz do zrobienia najważniejszą na świecie. Wybrać. Hitler wybrał. Stalin wybrał. Pani wybiera, ja wybieram. Wolność i wyboru. Oczywiście Pan Bóg chce, żebyśmy wybrali miłość, żebyśmy wybrali dobroć, ale nie może nam tego wepchnąć. Każdy z nas wybiera. Nie ma człowieka, co nie wybiera. Nawet umysłowo chory wybiera, bo gdzieś tam w środku głowy odpowiada z Panem Bogiem bez używania rozumu, bezpośrednio z duszy może z nim rozmawiać. Ale każdy wybiera. I Hitler też wybrał. Bo jesteśmy wolni. Dlatego wszyscy mają obiecaną gwarancję, że do końca życia będą mogli wybierać. Ale aniołowie i szatan, ponieważ żyją poza czasem, tam nie ma czasu. To wszystko się dzieje natychmiast. To jest najtrudniejsza odpowiedź w tej książce, to było właśnie, jak ludziom pokazać na przykładzie, że tam nie ma czasu. W niebie jest bitwa pod Grunwaldem, Mieszko I i lot w kosmos w jednym momencie. Wszystko w jednym momencie jest. Ktoś mówi, ale jak to w jednym momencie? No, nie da rady. Niewidomemu nie wytłumaczą Państwo, czym się różnią kolory. Wiesz, niebieski to jest taki niebieski, a zielony to jest taki zielony. Tylko tyle powiemy. Nic więcej nie powiemy. My widzimy natomiast kolory. Także to jest pytanie. Diabeł dostał obietnicę od Pana Boga i Pan Bóg spełni wobec niego jego obietnicę. Bardzo proszę. Albo może wie Pan co, to będzie prosić z tyłu, tam pada, Pan poda mikrofon. Proszę się odwrócić, tam Pan poda mikrofon. O. Mam taką wątpliwość. W Apokalipsie jest
Jezioro Ognia, nie wiem, czy dobrze nazywam, i jest druga śmierć. Czy to znaczy, że jednak piekło przepadnie kiedyś? Nie, druga śmierć to jest właśnie taka już definitywna. Pierwsze śmierci możemy mówić, kiedy człowiek umiera, na śmierć naturalna i psychiki. Psychika wtedy umiera człowieka. Dusza żyje, bo jest nieśmiertelna. A ta druga śmierć to już jest takie, z tego co ja pamiętam, nie musimy zajrzeć do oczywiście encyklopedii, to już jest takie ucięcie ostateczne. Pierwsza śmierć no to jest ta taka wstępna, ile można, dla otrzeźwienia człowieka może. Jeden z nas się otrzeźwił, jak popełnił grzech ciężki. Chyba, że to ksiądz mi jeszcze wesprze jakimś myślą, ale... Przyznam szczerze, trochę się zastanawiałem, czy te dzwony dzwonią na mecz, czy na mszę. I trochę zgubiłem wątek, ale... W Apokalipsie jest mowa o dwóch śmierciach. Pierwsza śmierć i przyjdzie śmierć druga. No, nie pamiętam tego rozróżnienia dokładnie. Nie wiem, mogę coś próbować wyrzeźbić, ale... No może nie, bo jak zrobimy biennale tutaj rzeźbienia i malowania. Plener taki no, rzeźbiarski. Państwo, to jest każda prawda, że księża się na wszystkim dokładnie nie znają, nawet ze swojej branży. A jeszcze mogę, jeszcze jedno takie tak. Z prowokacji. Mianowicie, nie, też nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale jakoś tak mam to w głowie, że nie, w raju Adam trwał przed Bogiem, modlił się, a Ewa tam samopas po tym raju. Nie no, kiedy Ewa rozmawiała z Adamem, kiedy szatan kusił Ewę, dobrze mówię, szatan kusił Ewę, Adam stał obok i się nie odezwał. Pozwolił swoją kobietę opanować przez demona. Miał wszystko, żeby powiedzieć, nie, Ewo, nie rozmawiaj z nim, bo no, pamiętajcie, proszę Państwa, nam z demonem nie wolno rozmawiać, nawet kiedy on mówi prawdę. Demon może mówić prawdę. Jezus jest Bogiem, Jezus jest Synem Bożym, wszystko się zgadza i mówią, o ty, diabeł, ty jesteś inteligentny, siadaj, pogadamy. Nie, idź precz, chociaż mówi prawdę, bo on się uwiarygadnia. Uwiarygadnia. Tam nie ma nic, że Ewa sama chodziła. Kobieta sama, kobieta chce być z kimś. To Adam pewnie patrzy, jak to prysnąć na rybki. Ewa pytała Adama, czy kochasz mnie? On mówi, a kogo mam kochać? Jak Adam wracał z pracy, to sprawdzała, czy ma wszystkie żebra, czy jeszcze jednego nie wyjął. Ale to z tego by wynikało, że jednak mężczyźni powinni iść do kościoła i tej żony... Jak, przepraszam, pani powtórzy? Że mężczyźni powinni chodzić do kościoła z żoną i przypilnować żony. No, żony mobilizować nieraz, jak chodzić do kościoła powinni obydwoje, oczywiście, jak najbardziej, to bez dwóch zdań. Mobilizować, tam kołdrę ściągnąć nieraz. Jak się żonie nie chce, on prędzej się facetowi nie będzie chciał chyba iść do kościoła. Kościoły, jak ktoś powiedział, wyglądają jak kobiece instytucje zarządzane przez facetów. No coś z tego jest. Coś w tym jest. Ja kiedy dzisiaj, muszę się przyznać, miałem trochę wolniejsze przedpołudnie. Ksiądz w niedzielę rzadko kiedy ma wolniejsze przedpołudnie. Mówię ksiądz w ogólności, nie ksiądz Piotr. To tutaj w katedrze głośnik cały czas był na zewnątrz włączony, zresztą nie wiem, czy sensownie muszę z proboszczem porozmawiać, bo wszystkie msze słyszałem do południa. I przypomniała mi się taka jedna rzecz i chciałbym, żeby ksiądz się do tego odniósł. Jeden z księży kiedyś mi opowiadał, że gdzieś tam był za granicą, czy w Polsce, już nie pamiętam, ale stanął w niedzielę na mszy z ludem. Nie poszedł do ołtarza odprawiać, być może nie wziął dokumentu, może nie miał koloratki, nie wiem. Stanął z ludem. No to też wyjaśnieniem dla Państwa, nie jest to grzech i nie jest to złamanie jakiegokolwiek przepisu. Każdy katolik ma być w niedzielę. Ja się wtrącę na 30 sekund. Ja jak wracam z urlopu, czy jadę gdzieś na urlop, jestem po cywilu, to bardzo często zachodzę do wiejskiego kościoła posłuchać kazania. Ja mam wykłady z seminarium z homiletyki, muszę wiedzieć, jak jest to w Polsce. Posłucham tu. Oczywiście to nie jest żaden jedyny obraz, bo to musiałbym w 100 kościołach być. Ale uwielbiam powiedzieć, taki agent wejdzie do kościoła, dla zmyły rzucę na tacę. Bo Państwo wiecie, proboszczowie się bardzo denerwują, jak dzieci się bawią pieniążkami w kościele, bo to rozprasza. Ale się strasznie denerwują, kiedy już jest zebrane na tacę, a one się dalej bawią. Tak. A to wikary musiał ominąć gdzieś tam. Także przepraszam, bo tutaj wstąpiłem. Tak, ale rzeczywiście to jest dobra myśl. No i ten ksiądz mi mówi tak, słuchaj, wiesz co, jak tak popatrzyłem, uczestniczyłem w tej mszy świętej, to my w czasie mszy świętej mamy zawsze dużo do roboty. Tam ręczniczek, mszę, prawda, tutaj modlitwę czytać, coś powiedzieć. A ludzie to tak muszą stać na tej mszy i tak i odpowiadać na pytania. I dopiero ten ksiądz, ilość lat kapłaństwa mając, sobie uświadomił, że dla wielu ludzi msza święta może być nudna po prostu. Bo ona jest zawsze taka sama, prawda? I to my, księża, tego często nie dostrzegamy, że w tych samych gestach, które ksiądz już bez emocji też czasem wykonuje, no po prostu jest nuda. Jeszcze wiecie, Państwo, po pierwsze, to ich było 12 w tym wieczorniku, a nie 2,5 tysiąca.
leżeli przy stole wszyscy, tak, bo to była taka postawa półleżąca, byli związani wspólnym, że tak powiem, interesem, że wiedzieli wtedy już w wieczorniku, że może być gorąco. Oni nie mieli rozproszeń. Tak sobie o filmie myślałem, tak sobie o wakacjach pomyślałem. Nie, oni myśleli o jednym. Co się stanie tej nocy, co się stanie tego wieczoru. Więc forma zewnętrzna, ich stan ducha sprawiał, że ta ostatnia wieczerza była przeżywana czymś niesamowicie głęboko. U nas, może ktoś z Państwa uczestniczył w takiej mszy świętej, gdzieś w domu odprawianej, czy w pokoju chorego, w szpitalu. To jest inna msza święta trochę. Ja pamiętam, kiedyś siostry zmartwychwstańskie poprosiły mnie, żebym z dziewczętami pojechał pod Warszawę gdzieś mszę świętą taką odprawić, taki dzień skupienia. No to mówię, pojadę. A dziewczyny, maturzystki, jak to młodzież, trochę buńczuczna, proszę księdza, ale my nie chcemy jechać do domu rekolekcyjnego. No ale my mszę mamy odprawiać, to my wszystko zabierzemy. No dobra, świadczenie zawali. Zabrały wszystko, ułożyły z kwiatów piękne takie dywany tam przy tym ołtarzu. No wszyscy żeśmy tą mszę świętą bardzo przeżyli. No ale z drugiej strony się nie da, żeby księża odprawiali msze święte dla 12 osób, bo by całą niedzielę odprawiali, by odprawiali dla jednego bloku. Ale z tym, że ja powiem Państwu tak, msze świętą tak jak ona jest, nawet jak się stoi na zewnątrz, jeśli się kocha Chrystusa i walczy się o Chrystusa i ta msza święta jest przygotowana przeze mnie duchowo, to się będzie przeżywać bez jakiejś fascynacji. Proszę Państwa, nie szukajmy w kościele bez przerwy fascynacji, to jest niemożliwe. Czy Państwo, jak idziecie spać, to mówicie, mój mężu, jak Cię kocham, dzisiejszy dzień był taki piękny, gdybym Ciebie nie miała, to nie. Mówi się, stary, posuń się trochę. Uprałbyś te skarpetki, wiesz co, jednak, bo... Przerzuć na drugi teren. I to jest miłość małżeńska, że oni to wytrzymują. Uczucia przychodzą. Uczucia przychodzą, Wigilia. On sobie już od rana mówi, co ja żonie będę życzył. No Ewa, życzę ci tego, no ten, no wiesz, no, no to daj buziaka. Ona się wzruszy, że on tak wymyślił, taką konstrukcję literacką stworzył, nie? To co wtedy, jak mówiła mi jedna pani, jak mąż na nią czekał, jeszcze narzeczony, to miał kwiat, otwierał teczkę i mówił złożone goździki, rozprostowywał i mówił, że to dla ciebie. I ona wtedy miała łzy w oczach. Ale na co dzień to jest szara rzeczywistość. Ona te kotlety tam tłucze tym tłuczkiem, już mąż idzie, tylko butów nie tam zdejmij, nie nabrać na podłogę. I to jest miłość. Odbierzesz dzieci z przedszkola, dobrze, to pojedziemy. A emocje, przepraszam, jak się dowiedzą, że jedno z nich jest chore na nowotwór, to są emocje. Że ona tak nagle czuje, że męża kocha. Ona go kochała cały czas. Tylko teraz to się pokazało. Ona go kochała cały czas. Więc kiedyś jeden facet, słyszałem, jak żona mu zachorowała na nowotwór, poszedł do lekarza i zapytał, czy może przynieść płuczko polowe i rozłożyć przed salą, bo on żonie obiecał, że będzie z nią aż do ostatniej chwili. Lekarz się zgodził. To cały szpital się schodził zobaczyć tego faceta, co na polowym łóżku spał i do żony ciągle chodził, tam i pomywał twarz. No ale to tak jest. Miłość jest. Miłość jest od czasu, emocje są od czasu do czasu. Ludzie chcieliby być zawsze napompowani czymś na mszy świętej. A to nie. To jest chleb zwykły. Chleb zwykły. No właśnie, dlatego jest taki w tym porządek, że są rekolekcje, czasem wyjazdowe, czasem są w parafii rekolekcje i to jest czas taki nadzwyczajny, jak rocznica ślubu w małżeństwie pewnie trochę. A jest też taki właśnie czas codzienny. Czas zwykły. Zielony. Czy ktoś z Państwa ma pytanie? I przyznam, że to będzie pytanie pewnie już ostatnie. Jeśli mogę. Ryszard, mam na imię, Złomży jestem. Księże Piotrze, w dzisiejszym świecie coraz więcej psychologów i psychiatrów uważa, że tak mniej więcej około 2/3 społeczeństwa nadaje się do leczenia. Większość mówi o 5 milionach, czy się nadaje do leczenia. Zamkniętego. Chociaż mam takiego znajomego dyrektora, który twierdzi, że dzisiaj dom wariatów jest... Nie po tamtej stronie ogrodzenia, a po tej zewnętrznej. No możliwe. Wiecie Państwo, ja też miałem psychologa od dzieciństwa. Nazywał się moja mama. Znała moje reakcje psychiczne, wiedziała, jak mnie pocieszyć, wiedziała, jak mnie... Teraz, proszę Państwa, rodzice biorą nieraz dziecko i idą do psychologa. Ja, broń Boże, nie chcę podważać, że to jest karygodne czy złe. To jest dobre. Jak dziecko tego potrzebuje. To jest dobre, jak dziecko tego potrzebuje. Ale dziecko jest przerażone, że moja mama i mój tata rozmawiają z jakąś obcą panią i mówią, że nie dają sobie ze mną rady. Że coś w fundamentach małżeństwa zaczyna, rodziny zaczyna drżeć. Więc 5 milionów potrzeba podobno do dzisiaj nadaje do psychologa. Czy ja wiem? No dawniej była mama, babcia była psychologiem. Ale jeszcze druga część mojego pytania, księże tak? Piotrze. Bo z kolei zauważyłem, że wielu księży mówi o coraz większej ilości zniewoleń demonicznych wśród ludzi. Teraz chciałbym zapytać, jak rozróżnić pierwszych od drugich. Ciekawe pytanie. Jak pan to zauważył, że większość księży tak mówi? Znaczy, był pan w Poznaniu? We wrześniu? Byłem, miesiąc temu byłem w Poznaniu. A jak w Szczytnie mówią?
No, obserwuję, że na podstawie mego życia i znajomych, z którymi rozmawiam codziennie... Musimy przyznać, że to dość wycinkowa rzeczywistość. Muszę przyznać, bo nie mam danych statystycznych ani badań. I to są takie wrażenia. Mhm. Ksiądz się po chamsku zachowa na ślubie, tam kogoś zwróci uwagę, ci księża to już nie wiedzą, co robić. Zaraz, chwilę, że już przerzutkę pani zrobię z jednego księdza na wszystkich księży. Czy ja mogę powiedzieć, że w Polsce mężczyźni to są alkoholicy i zboczeńcy? Nie, a internet trzeszczy aż od różnych wymysłów. Do siłach demonicznych? Raczej chodziło mi o odpowiedź, jak odróżnić tych pierwszych od tych drugich. No to, od tych zniewolonych od demona, od tych psychicznych. Jak w Warszawie ktoś przychodzi i chce się dostać do egzorcysty, pierwszy musi przejść przez psychologa. Bo egzorcysta by nie robił nic, tylko przyjmował klientów. I jak psychologowie stwierdzą, że to coś się wymyka spod ludzkiej oceny z działania, to wtedy kierują do egzorcysty. Ale księża mówią, że pan powiedział, że księża coraz więcej mówią o zniewoleniach demonicznych. Coraz większe są kolejki do egzorcystów. To nie egzorcyści wywołują te kolejki, tylko ludzie tworzą te kolejki, że przychodzą i mówią, coś się dzieje nie tak. A dzieje się nie tak. No, psychologia nie wytłumaczy tego, że księdzu, który zajmuje się egzorcyzmami, nagle na telefonie pokazują się bluźniercze wyrazy. Bluźniercze wyrazy, wyskakują mu jak na... Tego nikt nie potrafi, chyba że ktoś w centrali by siedział, ale wątła zabawa. Także tak to jest. Myślę, że to jest rzeczywiście jakiś taki temat do dłuższej dyskusji. Ja tylko wtrącę, że to jest pewien nurt, który przez księży bywa czasem podsycany, czasem gaszony. Jest takie poszukiwanie, to jest znowu efekt tego, że jest poszukiwanie emocji w życiu duchowym. Nie wiem, czy ksiądz się ze mną zgodzi, że ktoś pojedzie tu rekolekcje z Jamesem Maniakalem, tu z Johnem Baszoboru, tu z kimś tam, tu ktoś do Obór pojedzie, tu ktoś do Czatachowe i jeździmy i nagle powiedzmy to zainteresowanie tym światem niewidzialnym, tak jak w świecie dziennikarzy i tych, którzy śledzą dziennikarzy, światem służb, światem tego podziemia jest zawsze takie ciekawsze, to co ksiądz powiedział na początku, świat ciemny jest atrakcyjniejszy w pewnym sensie. Ja tylko powiem, że kiedy przychodzą do mnie ludzie z problemami właśnie, to pytam, przepraszam, którym jestem księdzem, u którego pani jest z tym problemem? O, szóstym. A u kogo pani była? Byłam u tego i co powiedział? To co pani się chce ode mnie usłyszeć? Ponieważ my księża nie bierzemy pieniędzy za takie wizyty, no to można wpaść do księdza, pogadać. No. Ale to jest często właśnie szukanie emocji. Głód emocjonalny jest ogromny. Szanowni Państwo, miejmy nadzieję, że ten głód pozostanie, bo lepszy niedosyt niż przesyt. To spotkanie dzisiejsze to jest jubileuszowe spotkanie, 25. spotkanie autorskie w Radiu Nadzieja, które łączy się z panią Anią, której w tej chwili tutaj nie widać, widocznie gdzieś tam powolutku już włącza telewizor, żeby w redakcji, żeby obejrzeć początek meczu. Do czego i Państwa zachęcamy z lekkim opóźnieniem. Spotkanie 25. jubileuszowe, ale też wyjątkowe, bo zorganizowane wspólnie z wydawnictwem Sióstr Loretanek, w którym jest wydana ta książka i pewnie kolejne, bo tu jest numer 1 napisany, więc nadrukowany, tak. Więc pewnie będzie numer 2 i numer 3. Bardzo Państwa do tej książki zachęcam, bo nieraz jakiś jeden drobiażdżek może tak brudzić w myśli teologicznej, że człowiek że całą duchowość ma zatrutą. Właśnie kiedyś ktoś mu o świętym opowiadał. Ja zawsze daję przykład, jak z człowieku się tworzy religijność, jak w dziecku. Proszę Państwa, u mnie na podwórku był podział na takich twardych chłopaków i na takich mięczaków. Twarde chłopaki chodziły w butach podbitych, mieli Rolling Stonesowy i Beatlesowy. Tamci chodzili w sandałkach. Niestety należałem do grupy sandałkowiczów. Dla mnie sandały to był obciach, wstyd, buty takie na glanach, takie, to są buty. I przeczytałem, że Jezus chodził w sandałach. No i co to ten Jezus? Marny, w sandałach chodził. Dopiero jak na filmie Gibsona zobaczyłem, co to były za sandały z skóry rzemiennej, jak on tego węża rozwalił nogą, to dopiero cofnęło się mi tyle lat do Pana Jezusa od sandałków, tyle lat się cofnęło, żeby zobaczyć, że Jezus to był siła potęga, a nie taki właśnie grzeczny. My nieraz przerabialiśmy tych świętych, w Warszawie jest taka fatalna rzeźba świętego Stanisława Kostki. To był gość jak w filmach kowbojskich. A zrobili z niego taki z tą olejną farbą pomalowany. Z tym się trzeba rozprawiać. I ta książka może pomóc się komuś rozprawić z jakimś, że ktoś przeczyta. Kurczę, ja zawsze myślałem, że to piekło to jest takie i takie. Można czytać od środka, można czytać od końca, można czytać od początku. Nie ma fabuły tutaj żadnej, tylko są zebrane pytania. Także polecam. A poza tym jeszcze polecam z jednej strony, tak siostry Loretanki nie słyszą. Cały zysk z tej książki pójdzie na nakręcanie na nowych książek. Siostry nie korzystają z tego zysku jako świeckie wydawnictwo, tylko co zarobią, to
to, co żeśmy z księdzem mówili, jak się do księstwa danych pojedzie, to się ksiądz ma kontakt z dziećmi, trach do torby, od razu w parę książek. Z młodzieżą też ma ksiądz kontakt, trach do i rozwoźcie te książki. Więc służą ewangelizacji ze swoim charyzmatem bardzo skutecznie. To jest prawda, potwierdzamy również i my, że rzeczywiście my, w sensie ja, że do sióstr loretanych jak się zajedzie, to trzeba mieć pusty bagażnik, bo później trzeba gdzieś te książki upychać w samochodzie. Siostry rozdają, ale prosimy się tutaj nie sugerować, bo przy wyjściu można te książki nabyć drogą kupna. I za chwilę ksiądz Piotr, miejmy nadzieję, te książki wszystkim tak, chętnym będę, podpisze. Nie będę pisał wielkich dedykacji, bo byśmy doczekali się mistrzostw świata następnych. Tak jest. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję Państwu za udział w tym spotkaniu, internautom, słuchaczom przy Radiobronikach, ale nade wszystko dziękuję księdzu Piotrowi. Bardzo serdecznie dziękuję za przyjechanie do Łomży. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Bardzo serdecznie dziękuję. To było ostatnie spotkanie autorskie w tym roku. Kolejne odbędą się od września. Teraz ksiądz Piotr mi się książki podpisze, a my wszystkim życzymy, żebyśmy mogli dzisiaj dumnie wieczorem cieszyć się ze zwycięstwa Polaków. Szczęść Boże.